Byka Music, Krystian Kubacki. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć wszystkim. Mój drogi, jak wrażenia z pierwszych dwóch wykładów? Wrażenia bardzo dobre. Myślę, że zarówno jeden, jak i drugi wykład wniósł nieco nowości, że tak powiem, do tutaj i wiedzy do głów, że tak powiem. No i zarówno tutaj Deep Universe, jak i Ableton przedstawili różne pomysły na ulepszenie produkcji i pokazanie, że można zrobić coś ciekawego. Czy któryś z tych pomysłów wykorzystasz u siebie coś takiego, czy było coś takiego, co zwróciło twoją uwagę? Jeśli chodzi o Abletona, szczególnie zaciekawiło mnie to, w jaki sposób wykorzystuje żywe dźwięki, natury i tak dalej. I następnie to sampluje i wykorzystuje w muzyce elektronicznej. No to dosyć ciekawe doświadczenie. Mój drogi, powiedz mi, co dała ci pierwsza edycja Masterclass? Pierwsza edycja Masterclass, myślę, że dała mi motywację do dalszych działań. No i co zaowocowało jakimiś tam małymi sukcesami w późniejszym czasie też. No właśnie, wiem, że po pierwszej edycji powstał kawałek Falling Stars, podobno stworzony w 1,5 tygodnia. To warsztaty dały ci takiego pozytywnego kopa? Myślę, że tak, bo generalnie przed warsztatami raczej bałem się jakoś tam te kawałki wysyłać gdzieś dalej do wytwórni, ale tutaj po warsztatach jakoś dostałem takiego, zaznałem olśnienia i stwierdziłem, że jednak może warto te kawałki gdzieś tam wysłać dalej. No i od Falling Stars się zaczęło, później był kolejny Euforia, który przyjął się jeszcze lepiej. Miał nawet tu feedback od Artento Divini, support. No i teraz są jeszcze, znaczy jest kolejne wydanie, potem będzie jeszcze kolejne. No nie chcę zapeszać, ale no szykuje się, myślę, że coś jeszcze lepszego niż te poprzednie. Czyli wszystko w absolutnie dobrą stronę. Tak, no zdecydowanie tak. A propos wydawania, wydałeś kawałek z 12-letnim Wiktorem. Jak to się stało? No to był totalny spontan, bo akurat moja siostrzenica uczy się trochę śpiewu, no i pewnego dnia po prostu tak usiedliśmy. No, zauważyłem, że ma dosyć ciekawą barwę głosu i tak dalej, no i napisałem tam jakiś tam prosty tekst, no i jakiś tam aranż do tego, no i poprosiłem Wiktorię, żeby użyczyła swojego głosu, no i wyszedł jakiś tam trensowy, całkiem ciekawy kawałek z tego, mam nadzieję. Czy możesz mi zdradzić, jakich artystów słuchałeś w 2018 roku i dlaczego byli to Caillou and Albert? Przygotowuję się do wywiadu z chłopakami, może mi coś powiesz ciekawego na ich temat? No, Caillou i Albert to zdecydowanie jak dla mnie ikona trensu. No, słuchałem ich jeszcze w latach przed 2010 rokiem, czyli ta pierwsza dziesiątka po roku 2000, więc oni byli dla mnie jakby taką ikoną muzyki trance, tak samo jak tam Signum, ATB czy Above and Beyond. No i jeśli chodzi o ich tutaj kawałki, no to on zresztą na Transformations w Wrocławiu, bodajże w ubiegłym roku chyba jak byłem, też występowali, dobrze pamiętam? Tak. No to też dali dosyć fajny koncert, no i zdecydowanie szacun w ich stronę, bo na pewno będę ich słuchał jeszcze. A gdybyś mógł ich o coś zapytać, o co byś zapytał? Trudne pytanie, bo tych pytań pewnie byłoby sporo, ale myślę, że zapytałbym, co jest jakby kluczem do sukcesu w tych czasach. Może by nakierowali jakoś mnie jako młodego, początkującego producenta, co można zrobić, żeby jakby no trochę zaistnieć w tym świecie muzyki trance.